Jaka jest najgłupsza plotka na swój temat, jaki usłyszałaś? Dużo było ich, ale najgłupsza, trudno by mi znaleźć najgłupszą, bo to też... Bo taka, która najbardziej ciebie zdenerwowała, bo była, no właśnie, tak głupia i nieprawdziwa, że... Zdenerwowała. No zdenerwowało to mnie, wiele plotek mnie zdenerwowało. No na przykład taka, że jak naprawdę dam z siebie wszystko, z Tańcu z Gwiazdami zajęłam drugie miejsce, to ktoś napisał, że mój bogaty tatuś kupi mi tak samo, jak wygrana Agata Kulesza Porsche. I jeszcze dali go w cytacie, jako cytat. No i to mnie, pamiętam, że to mnie bardzo zirytowało, ale potem zaczęłam powoli się przyzwyczajać do plotek. Niektóre gwiazdy walczą z na przykład tabloidami. Kończy się, takie doniesienia kończą się spotkaniem w sądzie. Czy ty kiedyś myślałaś o tym, żeby zaskarżyć tabloid? Myślałam, ale mam bardzo mądrego i dobrego prawnika, który jakby uświadomił mi, że takie walczenie o sprawę właściwie tylko przypomina ludziom o sprawie. Więc jeżeli to jest coś, co jest jakby w moim interesie, żeby to się nie powtarzało w mediach, to się po prostu nie sądzi. No.